Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. A w dzisiejszym odcinku mamy tutaj buty z różą na pudełku, więc wiecie, co to oznacza. A, no i pokazał się znaczek Adidasa, więc to już... Myślę, że większość osób trafiająca na ten kanał już wie, co to za buty. Ale zanim przejdziemy do butów, pamiętajcie, subować kanał, za co będę mega wdzięczny. Już przekroczyliśmy 2000 subów, więc jestem bardzo zadowolony. Oraz pamiętajcie, polubić ten film, żeby dotarł do jak największej ilości osób. Cóż, moi drodzy, co my tu mamy? Mamy tu buty, w których Derrick Rose zaprezentował się na ostatnim Media Day, który był w zeszłym tygodniu. A są to najnowsze buty od Adidasa z D-Rose'em. Dość tanie, ponieważ retailowo kosztują 399 zł, a są to D-Rose'y Son of Chi. Uważam je za najładniejsze Rose'y od dawna. No, już mi tu nie podoba się, bo odstaje klej, ale pomijając to, samo CW kosmiczne, mega mi się podoba, od kiedy je zobaczyłem na Adidasie, wiedziałem, że je kupię, bo naprawdę dawno mi się tak buty od Adidasa nie podobały. Ten zielony z różowym, po prostu genialny. Jeśli chodzi o sam but, to cóż, czemu to nie są Rose'y 12? Nie mam pojęcia. Mi pasuje, dla mnie liczby nie mają znaczenia. Jeśli chodzi o podeszwę, mamy tu utwardzaną gumę. A powiem wam, że jej naprawdę twarda jest. Naprawdę twarda, więc myślę, że na outdoor buty się nadadzą. Chociaż ja je pewnie będę używał indoor. No bo teraz już mamy zimę, a gdzieś je muszę testować. I powiem wam, że ta guma jest naprawdę bardzo, bardzo porządna. Myślę, że nie zniszczy się, do tego naprawdę fajna podeszwa, ale widzicie wszystko na przebitkach, więc już o takich pierdołach nie będę wam mówił. Jeśli chodzi o amortyzację, za amortyzację jest to odpowiedzialny system Bounce. No uważam go za spoko system w budżetowych butach, choć no jeśli chcemy iść w budżetówkę, to mogę tu rzucić Lightstrike'a i z Lightstrike'em buty Adidasa też potrafią być tanie. Niestety, co się wiąże z Bounce'em, to to, że but prawdopodobnie będzie dość ciężki, a sprawdzimy to za pomocą wagi łucznik. Waga już tu jest. Zważmy buta. Jest to but prawy. Żeby nie było, że jakiś papier się znajdzie. Chociaż Adidas ostatnio nie wkłada papieru do butów. 426 gram. I drugi but. 430 gram. Więc buty są w takim przedziale, powiedzmy, średnie idące w ciężkie już. Nie wiesz, 450, no to uznajmy, że już tu są buty w miarę ciężkie. Jeśli chodzi o konstrukcję cholewki, to tak. Z przodu jest tutaj dość gruby materiał. Z dziureczkami będzie oddychał. Po boku mamy siateczkę, która w tym miejscu jest tutaj bardzo dobrze wentylowana. A reszta buta, no to jak wiemy, jest to taka skarpeta, ale zaczynająca się dość wysoko, więc tutaj mamy kawał miejsca, gdzie się nie łączy i ten język będzie odstał, więc nie powinno być takiego problemu z wkładaniem. Dodatkowo na języku też jest siateczka zakrywająca różę. Po co? Nie mam pojęcia, może chodzi tu o walory kolorystyczne, ponieważ tutaj przeplata nam się różowy, niebieski i zielony. Osobiście uważam, że jest gicior. Jedyne, czym jestem zażenowany, no to w tym momencie sznurówki, których fakturę czując w palcach wiem, że no niestety będą to sznurowadła, które będą się rozwiązywać. No a jak wiemy, rozwiązujące się sznurowadła to nic dobrego. No ale cóż, wszystko musi mieć swoje plusy i minusy. Jeśli chodzi o konstrukcję wokół kostki, pianki są, no, takie bieda pianki, no ale w butach za 400 zł nie wymagajmy za wiele. Jeśli chodzi o takie, kurcze, zamknięcie Achillesa, to nie ma za dobrze. Nie ma tego zamknięcia pięty, żeby się ona się tam zapada. Jest lockdown, dobre stopy. No, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. Oczywiście recenzja użytkowa też będzie, bo je na pewno ogram, bo podobają mi się mega i uważam, że chcę w nich zagrać jak najszybciej. Wy to oglądacie we wtorek, więc już w poniedziałek w nich grałem, na pewno na hali, na 100% już w nich grałem. Uważam, że są przepiękne. But jest dość wysoki, więc dla ludzi lubujących się w niskich butach, no to może być problem, chociaż Derricki Rose'y nigdy nie były butami niskimi. Z tego co pamiętam, no nie przypominają mi się niskie Rose'y. Więc każdy, kto Rose'y kupuje od wielu, wielu lat, powinien być
świadom tego, jak to będzie wyglądać. Nie rozumiem tutaj kompletnie aż tak dużej ilości plastiku z tyłu, no ale no mówię, tu pewnie chodzi o kwestie designowe, które widać, że w tym bucie poleciały dość grubo. Dodatkowo bardzo fajny języczek, z którym jest tam od wewnętrznej strony napisane Son of Chi. Na pewno to jest do czegoś nawiązanie, ja się tak bardzo w to nie zagłębiałem, ale uważam, że CW jest kozackie. Dodatkowo róża na wkładce jest też w trzech kolorach dominujących w tym bucie, czyli niebieskim, różowym i zielonym. Fajnie, w mojej opinii oczywiście, gdyby sznurowadła też były na przykład, nie wiem, niebieskie, przeplatające się, albo w ogóle przeplatające się, tak jak tutaj są te paski i dzielą, to że jeden taki kawałek niebieski, zielony, różowy, niebieski, zielony, różowy. Uważam, że wtedy to już by był kompletny sztos. Na koniec, overall, co myślę o tych butach? No, myślę, że powinno być git. Buty z Bansem są spoko, nie spotkałem się z butami z Bansem, które by mi nie siedziały. Dodatkowo cena jest bardzo przystępna, więc jak tylko je ogram, to od razu najszybciej, jak tylko się da, dam wam znać, czy opłaca się je kupować, ale myślę, że raczej za tą cenę, jeszcze jak to jest Adidas, to minus 50 będzie bardzo wskazane, więc będą kosztować 200 i tam jeszcze kod jak dorzucicie, no to już w ogóle kozak cena. Czy buty na outdoor będą się nadawać? Myślę, że będą troszeczkę za grube i może by się troszeczkę stopa pocić, ale to tylko wstępne przemyślenia, zobaczymy jak się sprawdzą podczas gry. Ja uważam, że CW jest kompletnym sztosem. Dajcie znać w komentarzach, co wy o nich myślicie i czy czekacie na ich recenzję w moim wykonaniu. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Do zobaczenia w czwartek. Tam będzie kolejne ciekawe porównanie na tym super kanale. Wielkie dzięki. Na razie.